Państwa, pan Wojciech Sztoń wyprowadza, Adam Zejer, Paweł Harbiński, Marian Mierzejewski, Mirek Romanowski, Sylwek Szereszewski, Andrzej Wieprzycki, biało-niebieski w strojach i w strojach czerwono-biały. Proszę bardzo, pan. Nasza prawica rusza, ale piękny strzał. Świetna interwencja Pawła Harbickiego. Tak mówiłem, szeroko obrońca, Mirosław Pozarski. Oj, teraz zaskoczył go. Uleżała tam Zejera w bramie. Zygmunt Kalinowski w bramce. Zygmunt, wszystko w porządku? Są zawodnicy z Tomilu. Cały czas czekamy na bramkę. 4 minuty prawie za nami. Zaskakujący strzał Adam Zejer. Romanowski, Sylwek Szereszewski, oddanie do Mirka. Już niedawno by doszedł. Przypomnijmy, może zapomniał, że to już te lata. Co tam macie w kamerze. Pamiętajmy też, że cudowny gra rozpoczyna się Nie rozpoczyna z Tomilą. Mirek Romanowski, Andrzej Wieprzycki. Ponownie Romanowski. Sylwek Czereszewski. I Marian Mierzejewski. Charakterystyczne podanie dla nas. Spokojnie, od razu do przodu. No chyba będzie tym najszybszym zawodnikiem w karze Polski. I Paweł Harbicki. A ten strzał na pewno nie zaskoczył. Nie zaskoczył bramkarza. Zobaczmy, bramkarz 100 minut dobrze zbudowany. Widać, że cały czas uczęszcza na siłownię, ale trzeba mieć troszkę siły. Sylwek Czereszewski niebezpiecznie. Marian Mierzejewski. Adam Zejer. Ładnie grają piłką. I z lewej strony wychodzi Andrzej Wieprzycki. Podobnie Adam Zejer. Sylwek Czereszewski. Proszę bardzo, co oni potrafią. O, już myślałem, że teraz, ale spokojnie. Zobaczmy, jak delikatnie. Po raz kolejny Kupcewicz, to jest zawodnik ruszający się na razie na boisku czerwonej koszulce. Jeden z najskuteczniejszych piłkarzy w historii polskiej ligi. Jan Domarsa. I Marian Mierzejewski, Bogusz Migalewski, Adam Zejer. I na boisku jeszcze Sylwek Czereszewski i Piotrek Matys. Sylwek Czereszewski, Adam Zejer. Asekuracja zasłonił. Przez naszego obrońcę, ładne zagranie, a teraz i po raz kolejny strzelamy. I 1-1. 10. minuta meczu. 10. padła bramka. Proszę zobaczyć na ławce Jerzy Budziwek, absolutnie spokojny. Wie co grają. Przez ostatnie 2 miesiące przygotowywali się do tego meczu. Byli na obozie w Stardadaju. Co tam się działo? Jest bramka numer 2, wielkie
Podanie od Mirka Romanowskiego, strzał głową, włosy nie przeszkodziły i 3-1. I Marian Mierzejewski pierwszy raz w swojej karierze wrócił pod swoją bramkę, ale wybronił. Rafał Szwed, Marian Mierzejewski. Takie podanie do bramkarza Załogoński, teraz okazja. To jest firmowe zagranie Rafała. Ta piłka jest... To już nie to, ale oczywiście cały czas... Pierwszą połowę. A w tej chwili...